Proszę Państwa, to już jest któryś kolejny raz, chyba w 17 roku zaczęliśmy, albo w 16. Czyli piąty raz biegamy, w tamtym roku nie udało się niestety. Proszę Państwa, bieg jest w tym roku trudniejszy ze względu na warunki pogodowe. To chyba pierwszy bieg od dłuższego czasu taki zorganizowany, w którym można wziąć udział na terenie ziemi szanowskiej. Znaczy bieg jak najbardziej tak, chociaż inne imprezy też już były. Duatlon w Tychach, w Osieku był triatlon. Także już coś w tym roku można było się poruszać, ale rzeczywiście biegowo tutaj w okolicy to jest taka pierwsza impreza, w której można wreszcie normalnie praktycznie wziąć udział. Pan biegał kiedyś na Bukowicy Run? Nie, to są moje pierwsze zawody. W zeszłym roku niestety zawody zostały odwołane, bo to miały być pierwsze zawody. Natomiast całą Bukowicę tutaj, tą trasę biegam w zasadzie co tydzień, od 2 lat. Także też taka propozycja, myślę, że na przyszłe lata tą trasę można troszkę lekko zmodyfikować i po prostu odcinki asfaltowe zastąpić ścieżkami leśnymi, bo tutaj w rejonie jest ścieżek niesamowicie dużo. Ta trudna trasa, nie obawia się pan trochę? No troszkę jest jednak, wszystko się roku obawa. Nie wiem, czy kondycyjnie człowiek też da sobie radę. To można powiedzieć pierwsze takie zawody w tym roku dla mnie, no ale trzeba optymistycznie. Ale koledzy podejść. Namówili, tak? Tak, tak, koledzy tak, tutaj no. Wspierają, mam nadzieję, że pomogą też na trasie. Jaka była trasa? Dużo błota? Błota była dosyć dużo, no ale nie przeszkadzało to tak jak kałuża. Niemniej jednak jak się biegnie, to nie patrzy się pod błoto, po prostu się biegnie przez kałużę, żeby tylko do przodu. Trudny to jest chyba bieg, prawda? Jeden z najtrudniejszych w okolicy. Nie biegam po górach, ale ten daje niezłe wyciski. Muszę przyznać, że no, te podbiegi tutaj weryfikują, kto naprawdę dobrze biega, kto tutaj na rekreacji. Ale... A jaki czas? Myślę, że poniżej 39, ale nie zwracam uwagi na zegarek, bo już miałem oczy sterowane prosto na metę. Spodziewał się pan pierwszego miejsca? Absolutnie nie. Myślałem po tym przepracowanym półtora roku w trakcie pandemii, że powalczę o podium, natomiast do 5 kilometra, kiedy szliśmy łeb w łeb, no to nie sądziłem. Dopiero na podbiegach no, udało się uciec tutaj rywalom. W powiecie szanowskim na podium stajesz za każdym razem. Jak to z tobą jest? Kiedy zaczęłaś biegać? Dlaczego tak dobrze ci to wychodzi? Oj, moja przygoda z bieganiem się zaczęła w 2000 bodajże w trzecim roku. Tak, no już ze sobą długo biegam. No i myślę, że po prostu kwestia właśnie lat biegania. Co prawda przez wiele lat biegałam tak po prostu, biegając tylko dla siebie i startując w zawodach. Trening bardziej specjalistyczny, potem kilka lat temu zaczęłam. Ale chyba masz do tego talent. No myślę, same treningi by nie wystarczyły, żeby stanąć na podium za każdym razem. Myślę, że taką jakąś wytrzymałość to mam faktycznie wrodzoną. Bo mój pierwszy bieg na 10 km, w którym wystartowałam, to w ogóle bez żadnego treningu, po prostu wystartowałam, przebiegłam. Gdzieś tam się właśnie załapałam nawet w kategorii wiekowej. Na miejsce medalowe, także no, może faktycznie ta wytrzymałość jest. A powiedz mi, przyjemnie jest dobiegać do mety pierwsza przed mężem? No w ogóle jest fajnie przebiegać, czy to w kategorii, czy w generalce, jak najwyżej być.